Cześć, dzień dobry. Jeżeli mieliście jakieś wątpliwości co do formy najważniejszych graczy w zawodowym peletonie, to Poparżnica i Tyrion Adriatico. W zasadzie tych wątpliwości już mieć nie powinniście. Kolejny rok z rzędu, już wczesna wiosna pokazuje, że kto ma być w wysokiej formie, jest w wysokiej formie w zasadzie od razu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zatem mieliśmy te dwa piękne wiosenne wyścigi, Tirreno Adriatico, Paryżnica. Podobne, lecz różne, sprowadziły się tak naprawdę po pierwsze do korespondencyjnego pojedynku siły drużyn, drużyny Jumbo-Visma i drużyny Emiratów oraz ich liderów i wiceliderów, zatem Primoża Roglicza, Tadeja Pogaczara, Jonasa Vingegaarda i Brandona McNultiego, ale także korespondencyjnego pojedynku sprinterów, na przykład Jakobsena i Uena. Także to wszystko rozdzielone na dwie grupy, które równocześnie rywalizowały w dwóch wyścigach o tak naprawdę podobnej charakterystyce. Najlepiej byłoby to spiąć razem. Mam nadzieję, do tego Was zachęcam zawsze, że oglądaliście wyścigi, że śledziliście na bieżąco, w związku z tym ja nie muszę Wam tutaj szczegółowo podawać wyników kto, gdzie, dlaczego zaatakował, co tam się wydarzyło. Natomiast postaram się zrobić taką krótką syntezę, bo myślę, że to jest w tej części sezonu tak naprawdę kluczowe. Po pierwsze, Filippo Ganna jest tam, gdzie Filippo Ganna powinien być, w znakomitym stylu wygrał czasówkę, no, dokładając pozostałym najmocniejszym czasowcom w zasadzie sekundę na kilometrze, niektórym dwie sekundy na kilometrze. Ta czasówka rozpoczynała Tirreno Adriatico. No i ciekawe było to, że Remco Evenepoel był lepszy na czas. Remco był lepszy od Pogaczara. Pogaczar nie był tak daleko. W górach tak naprawdę liczył się już tylko i wyłącznie Tadej Pogaczar. Z kolei w Paryżnica mieliśmy tą niespotykaną, memiczną, budzącą wątpliwości i kontrowersje tak naprawdę, dominację kolarzy Jumbo-Visma, no bo na czas zrobili co chcieli, Van Aert, Roglic, Denis, pierwsza trójka, na takim etapie powiedzmy, no, górzystym, wietrznym, takim typowym dla Paryżnicy, zrobili w zasadzie co chcieli, rozerwali peleton i rzeź, totalna rzeź, słuchajcie. To tutaj w pamięci powracały w pamięci wspomnienia ekipy CSC, ekipy Javis Balan. Różne złe wspomnienia tak naprawdę, no z drugiej strony, no, brak słów tak naprawdę, no dominacja zawodników Jumbo-Visma. Natomiast też trzeba pamiętać, że peleton Paryżnica topniał, zmożony jakimś wirusem pokarmowym prawdopodobnie, to się niestety zdarza o tej porze roku. Z różnych powodów, między innymi z powodu zanieczyszczeń, które są na drodze. Warto pamiętać, że no, wszyscy byliśmy skupieni na COVID-zie w ostatnich latach. Natomiast warto pamiętać, że o tej porze roku, kiedy zawodnicy są w bardzo wysokiej dyspozycji, a warunki i pogodowe, i nawierzchniowe, i warunki, w których no, kolarze się poruszają, czyli hotele, transport i tak dalej, mimo że no, bardziej uważają teraz zawodnicy, w ogóle wyczynowi sportowcy są bardziej narażeni na wszelkiego typu infekcje. Bardzo popularne są infekcje właśnie układu pokarmowego ze względu na nawożone pola i różnego rodzaju zanieczyszczenia, które trafiają na jezdnię, na drogę, a potem spod kół chlapiąca woda trafia na bidon i stąd się biorą różne tego typu problemy, natomiast no, Paryżnica ukończyło tam około 60 zawodników, to jest bardzo niewiele, jeden z najmniejszych peletonów, jaki ukończył Paryżnicę. Zatem to też wpłynęło na przebieg rywalizacji, zwłaszcza rywalizacji gdzieś w dalszej jej części.
Mieliśmy pojedynki sprinterów zarówno na Tirreno, jak i na Paris-Nicea. No na Paris-Nicea świetnie spisał się Jakobsen, świetnie spisał się Pedersen. Na Tirreno no, zabłysnął Caleb Ewan przede wszystkim i Tim Merlier. Zatem no tutaj to są te główne postaci, które w zasadzie nas interesują, które się sprawdziły, które potwierdziły swoje możliwości zarówno w kontekście sprintów w dalszej części sezonu, jak i w występach wyścigów klasycznych. Tutaj warto też jeszcze wspomnieć Phila Bauhausa na Tirreno Adriatico, który na ostatnim etapie też no, bardzo ładnie zafiniszował. No i mamy śmietankę tych dwóch wyścigów, czyli podjazdy. Podjazdów nie było aż tak dużo, nie były aż tak jakby ciężkie, no bo to jednak nie jest ta faza sezonu, nie były tak długie, chociaż trzeba powiedzieć, że no jednakże na Paryż-Nicea mieliśmy dość konkretny test, gdzie Roglicz pojechał no, 40 minut 6,05 wata na kilogram. Z kolei słuchajcie, na Tirreno, na podjeździe Carpegna, gdzie testował swoją nogę świętej pamięci Marco Pantani, test połowę krótszy, 20-minutowy, tam Pogacar 6,5 wata na kilogram. Średnia prędkość podjeżdżania ponad 1800, zatem no, to jest bardzo dużo. Podjazd Turini, na którym najszybszy był Roglicz, jest dłuższy, w związku z tym no, ta wartość jest mniejsza. To jest, co jest istotne? Istotne jest to, że to są już wartości takie, w zasadzie z takimi wartościami na takich podjazdach można myśleć o wygrywaniu wielkich turów, o odgrywaniu kluczowej roli w wielkich turach, no i ci zawodnicy to potwierdzili. Ale o ile Pogacar no, na Carpegni był absolutnie bezkonkurencyjny, jakby zdominował rywali i na wcześniejszych podjazdach no, pokazywał również bardzo, bardzo dużą przewagę, o tyle Roglicz tej tak dużej przewagi nie miał. No, to były sekundy, tak? Zwłaszcza na Turini i dzień później na Col d'Est, tak naprawdę Simon Yates był od niego szybszy. Owszem, w wywiadach zawodnicy mówili, przy okazji Paryżnica mówili, że no, Roglicz jest daleko przed nimi, w związku z tym same wyniki nie pokazują wrażeń zawodników, bo twierdzili, że no, drużyna Jumbo-Visma ma bardzo dużą przewagę, że Roglicz jest dużo mocniejszy. Nie wiadomo, jakby się to wszystko ułożyło, gdyby u podnóża Col d'Est, czyli na ostatnim etapie Paryżnica, Daniel Martinez nie złapał defektu i nie stracił czasu w związku z tym. Być może razem z Simonem Yatesem uzyskaliby większą przewagę. Roglicz z kolei na Col d'Est nie pogonił sam za Simonem Yatesem. Przeszedł do defensywy dzięki pomocy Wouta van Aerta, który no, jest MVP znowu. Jest uniwersalnym żołnierzem, uniwersalnym pomocnikiem. Zaprezentował się z fantastycznej strony znowu jako kolarz, który potrafi niemal absolutnie wszystko. Zatem w tym korespondencyjnym jakby w korespondencyjnym pojedynku Roglicza z Pogaczarem, no lepiej wygląda Pogaczar w tej części sezonu. No i jakby wszystko wskazuje na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Z drugiej strony, mimo że drużyna Emiratów również jest bardzo mocna i bardzo wspomagała zarówno Pogaczara, jak i no, McNulty i Almeida bardzo ładnie pojechali Paryż-Nicea. McNulty bardzo fajnie też wygrał etap, ciężki. To powoduje, że to gdzieś się równoważy. Jednak drużyna Jumbo-Visma wydaje się być mocniejsza. Mają tego Vingegaarda, który nie dał rady Pogacarowi w Tirreno Adriatico. Mają tego, ale wciąż jest świetny. Mają tego Roglicza, który jest znakomity, wygrywasz Paryż-Nicea, który jakby jest coraz dojrzalszy, nie ściga się tak o sekundy, nie szuka aż takiej dominacji, która została ukarana wiele razy w przeszłości. Zatem
w kontekście narracji całego sezonu te dwa wyścigi spinają się w jedno. Mamy zawodników w świetnej dyspozycji i nie tylko samego Pogaczara, i nie tylko samego Roglicza, bo na Turini równo z Rogliczem, czego by nie mówili, był Martinez, był Yates, był w zasadzie Quintana, niedaleko był Almeida, na Col d'Huez Yates był lepszy od Roglicza. Z kolei nawet jeżeli Pogaczar no tutaj tak bardzo zdominował rywali na podjeździe Carpegna, trzeba pamiętać, że te 20-minutowe podjazdy to jest w zasadzie domena Pogaczara. Jeżeli miałbym wskazać teren, w którym ten niezmiernie utalentowany i uniwersalny zawodnik faktycznie jest najlepszy i ma największą przewagę, to są te 20-minutowe podjazdy, na których absolutnie nikt w tym momencie nie jest w stanie jechać tak szybko jak on. W związku z tym to było to miejsce, gdzie Pogaczar, mimo że tam były trudne warunki, było zimno, był śnieg na poboczu, nie najlepsza nawierzchnia, to Pogaczar zrobił, co miał zrobić w terenie idealnym dla siebie. Oczywiście on potrafi jeździć na czas, nie traci na długich podjazdach, albo wręcz zyskuje na długich podjazdach, w sensie 40-minutowych, czasami godzinnych, daje radę też na ściankach, więc jest bardzo uniwersalny. Ale te 20-minutowe podjazdy, te 6,5 wata na kilogram, no jest bardzo trudno osiągalne dla całej reszty. W związku z tym trzeba wziąć poprawkę na to, że ci jego rywale również jechali bardzo dobrze, nawet jeżeli nie wyglądali tak świetnie na tym tak bardzo wywindowanym tle, jakim jest Pogaczar. No i moi drodzy, tak starałem się to wszystko jakoś w miarę spiąć. Konkluzja jest taka, sezon rozpoczął się przynajmniej na tak samo wysokim poziomie jak ostatni, jeśli nie odrobinę wyższym, co wskazuje na to, że rywalizacja na dalszych etapówkach, na górzystych klasykach, na wielkich turach zapowiada się znakomicie. Bardzo dobra forma sprinterów, klasykowców, którzy tutaj też pokazali, że są w świetnej dyspozycji, sugeruje fenomenalną kampanię wiosennych klasyków w tym roku. Naprawdę, gdyby nie okoliczności polityczno-historyczne, które nam towarzyszą każdego dnia, czyli krótko mówiąc, rosyjska agresja na Ukrainę i wojna tocząca się tuż za naszą granicą, no to można byłoby się naprawdę skupić na genialnym sezonie, który zapowiada się znakomicie, a tak to no, kolarstwo pozostaje tą formą odskoczni. No i moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.